Tak jest. Dzień dobry. Spotkanie jest nagrywane. Nazywam się Piotr Skrzyński, fizjoterapeuta, Polska północno-zachodnia. Pracuję na co dzień w zakresie mobility i ortotyki seryjnej. Jest kolejne Ottobock live session i pewnie nie ostatnie, i pewnie będą jeszcze lepsze, ale to dzisiaj będzie najlepsze dotychczas, bo będziemy mówili o opadającej stopie i o tej opadającej stopie, czyli co z tym wszystkim zrobić, żeby pójść na dyskotekę po udarze. Opowie nam kolega Kamil Grąski. Kamil, dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Oddaję Ci głos. Nie słychać Ciebie, jakbyś mógł włączyć tylko mikrofon. O, Dzień już. dobry, teraz? Ok? Tak, dzięki. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Witam serdecznie, Kamil Grącki, firma Ottobock, Polska Południowa. Tak jak już tutaj Piotrek na wstępie raczył wspomnieć, trzy najlepsze będę się starał. Natomiast dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyło problemu stopy opadającej. Tak jak tytuł tego spotkania tutaj nam głosi, stopa opadająca, cóż to jest i jakiego rodzaju ortezę zastosować. Postaram się coś nieco tutaj przybliżyć. W tym temacie będę się starał mówić prosto. Jeżeli jakieś pytania będą się pojawiać ze strony Państwa, zachęcam tutaj do pisania na czacie. Będziemy się starać z Piotrem tutaj na bieżąco, z jego pomocą na pewno odpowiadać. Z racji, że spotkanie jest nagrywane i spotkanie jest skierowane do wszystkich, tutaj do dystrybutorów, także do pacjentów bezpośrednich, postarałem się przygotować to spotkanie w sposób po prostu prosty, przyjemny, jakby bardziej pod kątem tutaj zastosowania tych ortez w praktyce. Jeżeli Państwo, tak jak wspominałem, jakiekolwiek pytania szczegółowe, w sensie dystrybutorzy, zapraszamy na czat, zapraszamy do kontaktu z nami tutaj ze mną, z Piotrem albo z kolegami w terenie. Także myślę, że będziemy mogli zaczynać. Piotrze, widać? Dobra. Stopa opadająca. Jakiego rodzaju ortezy zastosować? Tytuł naszego spotkania. Czym w ogóle jest opadająca stopa? Opadająca stopa jest to objaw. Jest to objaw wywołany przez różnego typu zdarzenia, tak? Różnego typu tutaj jednostki chorobowe. Objawiający się, tak jak sama nazwa wskazuje, opadaniem stopy, czyli niemożliwością uniesienia stopy, tak jak tutaj zdrowa stopa, stopy w kierunku grzbietowym. Dlaczego się tak dzieje? Ano dlatego, że na skutek uszkodzenia nerwu strzałkowego, tak, mechanicznego, nerwu, który unerwia nam mięśnie odpowiedzialne tutaj za ruch podnoszenia stopy do góry, czyli tutaj mięśnie przedniej strony piszczeli, tak, piszczelowy tutaj przedni. Te mięśnie ulegają uszkodzeniu, osłabieniu na skutek tego tutaj wydarzenia. Może być to mechaniczne uszkodzenie tego nerwu, tak, podczas wypadku. Może być to kwestia właśnie jakaś neurologiczna, centralnego układu nerwowego, na przykład udar, który zaburza nam przewodnictwo, tak, i doprowadza do objawu, jakim jest stopa opadająca. Także na co chcę zwrócić uwagę, że stopa opadająca jest to symptom, tak, który powstaje na skutek tutaj jakiegoś wydarzenia. Także wydarzeń, które mogą tą stopę spowodować, jest kilka. Natomiast z czym się ta stopa opadająca wiąże? Ano, przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, z braką możliwości uniesienia grzbietowego stopy. I stopa również poprzez brak tej możliwości zaburza nam chód. I to jest chyba najbardziej uciążliwe.
Także stopa, która jest opadającą stopą, tak? Taki pacjent we swoim wzorcu chodu nie ma możliwości chodu fizjologicznego. Osłabienie mięśni powoduje u niego chód patologiczny, czyli chód tak zwany bociani, gdzie zamiast od proces tutaj faza chodu od nie, nie przechodzi fizjologicznie od pięty poprzez śródstopie do palca do wybicia, tylko pacjent ten poprzez niemożność tutaj tej stopy uniesienia chodzi z palcy. Jest to problem dość istotny, z którym się właśnie pacjenci spotykają i jak sobie z nim możemy tutaj poradzić. Mamy szeroki zakres tutaj zaopatrzenia ortotycznego w tym temacie. Zaopatrzenie to jest zróżnicowane w zależności od tego, z czym się spotykamy dokładnie, czy ta stopa opadająca jest stopą po urazie nerwu strzałkowego, takim typowym po prostu przerwaniu, czy jest to właśnie związana stopa opadająca z urazem układu centralnego, czyli po udarze, gdzie pojawia się też dodatkowo spastyka. Możemy zastosować różne rodzaje zaopatrzenia. Zaopatrzenie to różnicuje się poprzez jakby jego siłę, stopień stabilizacji. Wytycznymi też w tym procesie będzie to, czy poza problemem samego opadania stopy pojawia nam się też właśnie jakiś dodatkowy problem stabilizacji stawu skokowego. A problem ten może się pojawić, bo tak jak wspominałem na wstępie, przyczyn powstania opadającej stopy jest wiele i w zależności w jakim stopniu ten nerw, mówiąc najprościej, jest uszkodzony, pojawiają nam się różne problemy, tak? Czy w zależności, czy nerw jest całkowicie przerwany, czy jest zachowane przewodnictwo jakiekolwiek nerwowe, będziemy mieli do czynienia z różnym tutaj stopniem tej stopy opadającej. I postaram się teraz pokrótce opowiedzieć Państwu o naszych ortezach w Ottopokru, o ich możliwościach i o tym, jakie tutaj mają zastosowanie. Pierwszym taką ortezą, którą w ofercie posiadamy, jest orteza Go On. Lekkie wsparcie przy osłabieniu zgięcia grzbietowego. Orteza ta charakteryzuje się tym, że tutaj działamy na sam problem. Nie działamy jakby na człowieka, na staw, tylko eliminujemy problem. Staramy się tutaj pomóc w codziennym użytkowaniu, w codziennym życiu, usprawniając właśnie ten wzorzec chodu pacjenta. Ponieważ orteska ta zbudowana jest w ten sposób, że wkładamy ją bezpośrednio do buta, pod język buta, a część górną zapinamy sobie na goleni tymi tutaj paskami. Orteska ta ma też dodatkowy trzeci pasek, gdzie w przypadku właśnie jakichś zaburzeń stabilizacji stawu skokowego możemy go dopinać lub też może być on przydatny, jeżeli zamierzamy próbować chodzić w tej ortezie bez obuwia. Natomiast zasadniczo orteza ta jest skierowana, stworzona do użytku z obuwiem i główną zaletą tego rozwiązania jest to, że ono jest naprawdę proste, naprawdę uniwersalne, łatwe w użyciu, niweluje nam, usprawnia nam, niweluje, usprawnia nam sam proces chodu. Tak? Pacjent czuje się stabilnie, bezpiecznie, nie ma niebezpieczeństwa potknięcia się, natomiast osiągnięte jest to w bardzo prosty sposób samego podciągu
podciągu pod butem, ta część przychodzi na stronę grzbietową stopy i chowa się pod językiem buta. Tutaj zapinamy resztę na łydkę. I to jest wszystko, co musimy zrobić. Ortezę ta, to możemy bardzo łatwo przekładać pomiędzy różnymi rodzajami obuwia, co jest także dość istotne w codziennym użytkowaniu. O czym jeszcze warto wspomnieć, w przeciwieństwie do reszty tutaj ortez, o których będziemy dalej rozmawiać, tę ortezę można z powodzeniem stosować w każdym rodzaju obuwia. Może być to obuwie z lekkim obcasem, może być to obuwie obejmujące kostkę, zimowe trapery, coś, co nie jest tak oczywiste w przypadku problemu wystąpienia właśnie stopy opadającej. Także jest to orteza uniwersalna. Nie ma tutaj strony. Jest to ortezka uniwersalna, bezrozmiarowa, bezstronna, występuje po prostu w jednym uniwersalnym rozmiarze dorosłym. O czym jeszcze warto wspomnieć, to to, że Państwo, jeżeli tutaj cofniemy sobie, widzimy z przodu zestaw żyłek. Cała wyszczółka jest... To są druty takie, druty. Tak, takie druty. Cała orteza działa na zasadzie drutów umieszczonych w pożywie zatopionych, na to jest przychodzi wyściółka wygodna, komfortowa, którą się bardzo łatwo zdejmuje do prania. Natomiast te druty, one są w tworzywie umieszczone, natomiast nie zatopione na stałe, więc to też zaleta tej ortezki, o której można wspomnieć, jest taka, że możemy sobie to modelować. W jakiej temperaturze prać? Jest to opisane w instrukcji. Nie wiem, czy tutaj znajdę na szybko. W temperaturze prania ręcznego i suczyć naturalnie, na grzejniku, nie na piecu kamieniowym. 40 stopni chyba za dużo. Ja bym nie ryzykował w 40 stopniach. Bardziej tak, jakbym prał sukienkę żony z delikatnego jedwabiu prowansalskiego. Także bardziej w tym obszarze bym się znajdował. Jeżeli mogę dodać, Kamil, tylko do tego, co powiedziałeś, fizjoterapeuci bardzo lubią bawić się tymi drutami, wyciągać, wkładać, zmieniać stopień dynamiki. Wprawdzie ona nie jest mocno dynamiczna, ale tu można. To jest forma takiego sprawdzenia się u pacjenta też. Tej ortezy, różną ilością drutu. Taka ciekawostka. Dokładnie, bo tak jak wspomniałeś, no orteza nie jest dynamiczna, orteza działa na pacjenta poprzez buta. O, tak to bym najprościej wyjaśnił. Natomiast wbrew pozorom, wbrew temu, że wygląda ona niepozornie, ta siła podciągu jest do takich tradycyjnych podciągów montowanych na sznurówkach jest stosunkowo duża i pacjenci sami są zaskoczeni, jak bardzo ta ortezka jest w stanie zmienić ich wzorzec chodu, pomóc im tutaj w poruszaniu się. Także no, czasami ta modulacja, wyjęcie kilku drutów jest nawet potrzebna, gdyż pacjent aż ta korekta jest przesadzona. Co jeszcze o tej ortezce? Ortezka ta jest jak najbardziej ortezą podlegającą refundacji NFZ, więc to też warto wspomnieć na wniosek J037. Cena detaliczna oscyluje w granicach 350 zł, jeżeli dobrze pamiętam, więc jest to orteza niedroga, którą po prostu można stosować w bardzo łatwo, szybki sposób do różnego rodzaju obuwia, więc praktycznie przy każdym typie stopy opadającej sprawdzająca się. Tak bym powiedział. Nie wiem, Piotrze, czy chcesz coś podać? Nie, super. No jakby to też zależy w dużej mierze od kwestii indywidualnego podejścia, od tego, co się chce osiągnąć daną okazją. Także trzeba mieć to wszystko z tyłu głowy. Jest to jakby w całym portfolio od toboka, jeżeli chodzi o stopę opadającą, start, czyli od tego zaczynamy. I tylko tak możemy pójść w górę, w bardziej indywidualizowane zaopatrzenie ortotyczne. Czyli od tego zaczynamy. Jeżeli my myślimy o stopie opadającej, to w naszym portfolio myślimy o gołonie. Tak jest. Tutaj możemy zauważyć cykl chodu, kiedy ta ortezka, w jaki sposób ona oddziałuje, także podtrzymuje nam buta w fazie tutaj przeniesienia, jest po prostu aktywna. Ale tak jak wspomniałem, ona oddziaływuje bezpośrednio na pacjenta pośrednio poprzez po prostu przytrzymanie
obuwia. Teraz pierwszy stopień ortezy, która oddziałuje już bezpośrednio na pacjenta, jest to po prostu zwykła orteza AFO na goleń i stopę. Komfort na każdym kroku. Jest to takie podstawowe zaopatrzenie w przypadku wystąpienia problemu stopy opadającej przy właśnie przy urazie mechanicznym czy przy tutaj urazie z centralnego układu nerwowego, przy jakimś udarze. Zacząć możemy zawsze od tej ortezy. Jest to orteza prosta w użyciu. Działa ona poprzez stabilizację części podeszwowej stopy, tak? Wkładamy tego typu ortezę do buta i mamy po prostu podkładkę pod podeszwą. Tak to można najprościej wytłumaczyć. Zapobiega ona nam wtedy opadaniu stopy, więc tak samo jak orteza Go On w fazie chodu będzie nam poprawiać, zabezpieczać nas przed spotykaniem się. Natomiast ortezka ta też będzie już stabilizować nam tę stopę lekko, tak? Będzie zapobiegała w przypadku neurologicznego, tutaj po udarze stanu, pojawiają nam się też stany spastyczne, tak? Napięcie mięśni przeciwstawnych do mięśni, które zostały osłabione, czyli nie mamy możliwości zgięcia grzbietowego podniesienia stopy do góry, ale dodatkowo pojawiają nam się patologiczne odruchy, że ta stopa nam się wygina w dół, w skrócie mówiąc, i jeszcze na dodatek do zewnątrz. Idzie nam do tutaj rotacji zewnętrznej. No, wtedy tego typu zaopatrzenie, od niego zaczynamy. Ono też jest przydatne w przypadku, jeżeli mamy do czynienia ze stopą opadającą tutaj zdiagnozowaną właśnie jakimś uszkodzeniem nerwu, ucisku, sprawą, którą wiemy, że przez neurologów została tutaj zdiagnozowana jako sprawę, która no, ustąpi, tak? Wtedy możemy po prostu poratować się podczas procesu rehabilitacji takim najprostszym zaopatrzeniem, ortezką typu AFO. Jeżeli chodzi o tą ortezę, ona jest różnicowalna lewa, prawa, wiadomo, pod kształt nogi, jest różnicowalna na rozmiar stopy i ma możliwość doginania termicznego, tak? Jest z materiału termicznego, gdzie możemy sobie lekko dokształtować, jeżeli mamy jakiś, odczuwamy dyskomfort w przypadku używania tej ortezy. I tak samo jak ta orteza nasza najprostsza Go On, ona również jest, podlega refundacji, jest całkowicie ortezą refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Także jest to takie najprostsze zaopatrzenie w przypadku stopy opadającej, oddziaływające bezpośrednio na staw skokowy. Natomiast jeżeli szukamy czegoś o większym stopniu stabilizacji lub też jest taka potrzeba, tak? Mamy pacjenta właśnie, pacjent ma problem, jak dokształtować termicznie w sklepie. Jeżeli sklep jest warsztatem ortopedycznym, nie ma żadnego problemu. Można ogrzewarką. Ja myślę, że z suszarką do włosów czasami tak, też można tak, bez problemu. Widziałem takich, którzy to robili. Kolejny stopień, czyli stopień wyżej niż najzwykłe AFO, mamy produkt, który nazywa się Maleo Neurexa Pro. Jest to już produkt bardziej zaawansowany. Co przez to rozumiemy? A właśnie to, że tutaj nie mamy stricte samego podporu, tak, zaopatrzenia tylko i wyłącznie problemu z opadania stopy pod podeszwą, ale pojawiają nam się jakieś dodatkowe elementy. Te dodatkowe elementy to są paski. Paski stabilizujące staw skokowy, te dwa, tak, które właśnie
pomagają nam w stabilizowaniu tego stawu, który może nam troszeczkę tutaj w przypadku neurologicznej tutaj opadającej stopy możemy mieć tą stabilizację zaburzoną, plus dodatkowo pojawia się taki pasek, który jest poprowadzony od strony zewnętrznej aż tutaj nad kostkę. Jest to pasek dociągowy w przypadku właśnie spastyki, tak? Bo stopa opadająca, taka stopa po udarze, charakteryzuje się tym najczęściej, że poza opadaniem w dół opada nam także do zewnątrz, tak? I dodatkowo, tak jak wspominałem, pojawiać się nam może spastyka, czyli to opadanie będzie wzmożone napięcie się w tej stopie pojawi. Wtedy takim paskiem korekcyjnym jesteśmy w stanie tę stopę ustabilizować i dociągnąć. I dopiero tak zaopatrzony staw skokowy wkładamy sobie do buta i wtedy mamy już ten wzorzec schodu, będzie lepiej usprawniony niż w przypadku takiego najzwyklejszego zaopatrzenia, bo będziemy mieli jeszcze ustabilizowany staw skokowy i będziemy mieli dodatkowo ten dociąg. Orteza ta, też ciekawostka, ona ma możliwość stosowania bez obuwia, co jest też jej zaletą, no ponieważ jest poprowadzona przez 3/4, tutaj palce zostają w przypadku tej ortezy akurat niewolne, właśnie żeby można było się przetaczać chodząc bez obuwia. No ale te paski, które nam staw skokowy trzymają, umożliwiają właśnie taką funkcję. I ta orteza, tworzywo, które jest w niej jest zastosowane, ono jest lekko sprężynujące. Także też oddaje nam minimalnie, ale oddaje nam minimalnie energię podczas naszego chodu. W przeciwieństwie do takiego zwykłego pociągu, który, tak jak wspominałem, on po prostu nam niweluje problem, nie potykamy się. To tutaj jeszcze mamy jakiś element wspomagania ze strony zaopatrzenia, tutaj ze strony naszej ortezki. Jakieś pytania Państwo mają? Zapraszam. Jeżeli nie, kontynuuję do kolejnej grupy ortez, do kolejnej grupy zaopatrzenia. Są to ortezy z włókna węglowego, tak? Te ortezy również mają zastosowanie, wiadomo, w przypadku opadającej stopy, natomiast występują w różnych rodzajach. Dlaczego aż tyle rodzajów tej stopy, tej ortezy jest? A to dlatego, że w zależności od stanu funkcjonalnego pacjenta. Tak jak na samym początku wspomniałem, stopa opadająca jest to duży worek, jest to jakiś objaw, który może u każdego z nas wyglądać inaczej w zależności od tego, w jaki sposób to powstało, jaki jest nasz stan kliniczny. I teraz odpowiednio w zależności od tego, skąd się ta stopa pojawiła, jaki mamy stan, czy mamy osłabienie mięśni, jak bardzo są te mięśnie osłabione, czy jest stabilizacja kostki, czy pojawia się spastyka, czy też tej spastyki nie ma, wtedy możemy starać się dostosować ortezę z włókna węglowego. Natomiast orteza z włókna węglowego jest jakby najwyższym stopniem tutaj zaopatrzenia ortotycznego w przypadku stopy opadającej, a to dlatego, że jest to orteza dynamiczna. Jest to orteza, która ma pacjenta wspomagać w życiu codziennym, w jego czynnościach, podczas całego dnia, w jego po prostu życiu. Ona poza stabilizacją części podeszwowej, tak, czyli niwelacją tego problemu, tak jak zwykłe AFO, żebyśmy mieli zabezpieczoną stopę przeciw potykaniu się, ona również oddaje energię, włókno węglowe oddaje nam energię i dzięki temu pacjent może już swój wzorzec schodu naprawdę bardzo poprawić, plus dodatkowo po prostu mięśnie osłabione na skutek urazu tego tutaj nerwu, tak, one nie są w stanie przez cały dzień nas tutaj wspomagać. Włókno węglowe pomaga nam w ten sposób, że tą energię nam odda i będziemy mogli funkcjonować.
Najprostszą z ortez węglowych, jaką w ofercie posiadamy, jest to Wokon Flex. Najprostszą, źle się wyraziłem. Ortezą o najmniejszym stopniu odbicia, siły odbicia, tak? Jest to ortezka z włókna węglowego, ale również z dodatkiem kompozytów. Przez to jej ona jest najbardziej sprężysta, najmniej energii oddaje, natomiast dzięki temu, że jest najbardziej sprężysta, pomaga, jest najbardziej najłatwiejsza w życiu codziennym dla pacjenta, tak? Ponieważ ona ma spiralne ramię, które pozwala na wykonywanie przysiadów, chodzenie po schodach, jazdę autem. Bez większego problemu pacjent jest w stanie to wszystko sobie wykonać. Natomiast, żeby można było zastosować Walk-on Flexa, potrzebujemy stabilny staw skokowy, tak? Tutaj musi być właśnie problem samej osłabienia mięśni, tak? Problemu opadającej stopy, ale bez jakichś problemów stabilności stawu skokowego. Uciekło mi pytanie. Piotrek? Jak i czym docinamy palce i pięty, czy można ją zwężyć? No, z tym docinaniem to jest sprawa bardzo, bardzo ważna. Tego, bardzo tak. Ważna. Nie wiem, czy będziesz o tym jeszcze mówił, Kamil? Będziemy o tym mówić. Okej, okay, to może na sam koniec, ponieważ sposób docięcia jest istotny w przypadku tych trzech ortez, o których będziemy tak, mówić za chwilę. Dojdziemy do tego. Wokon Trimable jest to kolejna orteza z rodzaju tutaj naszych ortez węglowych. Różni się od Flexa tym, że jest to orteza 100% włókna węglowego, czyli tak najprościej tłumacząc, będzie ona sztywniejsza, moc odbicia będzie większa. Tutaj, jeżeli pojawia się niestabilność stawu skokowego, jak najbardziej możemy próbować przymierzyć tą ortezę, ponieważ ona przez to, że jest sztywniejsza, będzie też lepiej pacjenta stabilizować, trzymać. Natomiast wszystkie te ortezy z serii Wokon, wszystkie ortezy z włókna węglowego tak naprawdę powinny być stosowane również z użyciem jakiejś wkładki, tak? Najlepiej indywidualnie wykonanej, tak? Ponieważ jeżeli pojawia nam się jakaś niestabilność stawu skokowego, w przypadku tej ortezy możemy wtedy starać się, czyli z wkładką supinującą, tak? Możemy, czy pronującą, możemy starać się ten staw skokowy zaopatrzyć, przyklejając po prostu bezpośrednio do tej ortezki taką wkładkę, czy już tam seryjną, najlepiej indywidualnie wykonaną. No bo jakby też teraz podologia jest coraz lepiej rozwinięta, no i wiadomo jest fakt, że wiele problemów, które powstaje wyżej w naszym ciele, tak, wiąże się z ustawieniem samej stopy. I tutaj, jeżeli mamy problem opadającej stopy i nie zaopatrzymy go samego problemu w sposób prawidłowy, ale też nie postaramy się ustabilizować tego stawu skokowego i będziemy chodzić cały czas w tym patologicznym wzorcu, chociażby tego tam chodu bocianiego, o którym wspominaliśmy, będzie to prowadziło do kolejnych problemów w naszym ciele, tak? Dlatego też bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na ten staw skokowy, stopień jego stabilizacji. I w przypadku, jeżeli mamy problemy ze stabilizacją stawu skokowego, możemy próbować przymierzyć już ten Wokon Trimable przy użyciu jakiejś wkładki, postarać się coś z tym zrobić. Jeżeli mogę Ci, Kamil, mamy pytanie, tutaj jest chyba ktoś kogoś poszukuje, zatem niech się ujawni, Justyna. Dobra, działaj. Trzeci typ ortezy węglowej jest to Wokon Reaction. Orteza ta występuje w wersji dorosłej oraz w wersji dziecięcej. Jest to orteza węglowa najsztywniejsza
z tych trzech orchestr. Ona ma ujęcie z przodu na goleni. Ujęcie to jest w tym celu, aby również wspomóc wyprost kolana pacjenta, tak? Także tutaj poza działaniem na sam problem stopy możemy też w przypadku neurologicznych tutaj jakichś zaburzeń, pojawiają nam się zaniki mięśniowe, również osłabienia mięśni czworogłowego uda, problemy z wyprostem kolana, wtedy zastosowanie może znaleźć walk on reaction z ujęciem na goleń, ta najsztywniejsza. Ona też dodatkowo posiada pasek tak zwany pronujący, który ma możliwość właśnie dociągnięcia, przystabilizowania stawu skokowego. To jest to, o czym wspominałem wcześniej. Teraz krótki film, gdzie Państwo mogą zobaczyć zastosowanie ortezy węglowej u pacjentki po urazie nerwu, chód bez ortezki z ortezką i zaraz będzie porównanie. On także typowy chód, palce, pięta. I w przypadku zastosowania ortezki węglowej, jak to wygląda. Także sama orteza zabezpiecza tutaj przed tak zwanym klapaniem, tak, opadaniem stopy, plus dodatkowo właśnie energia, która tą pani Brigida ma na imię, która jej wspomaga jej cały wzorzec chodu. Pani, którą na poprzednim filmie oglądaliśmy, para się tutaj pchnięciem kulą. Możemy zobaczyć na tym filmiku też, jak to wygląda dynamicznie. Po prawej stronie jest bez ortezki. Zaraz jeszcze to Państwu pokażę. Jest to lewa noga. Tam nie ma możliwości postawienia stopy na podłożu. Mamy właśnie ten wzorzec palce pięta. W przypadku tej założonej ortezy ta pani może wykonać to swoje pchnięcie w sposób taki, jak to powinno wyglądać. Natomiast co chcę na tym filmiku pokazać, a to porównanie wytrzymałości i sztywności. Także wbrew pozorom, bo to też często się uważa, że te ortezy są jakieś słabo wytrzymałe. Nie, można je również nawet stosować do aktywności fizycznej, tak? Są w ten sposób skonstruowane. Jeżeli chodzi o ortezy węglowe, o czym warto pamiętać, ortezy te należy przymierzyć przed zakupem, tak? I do tego są stosowane specjalne sety pokazowe, sety przymiarkowe, gdzie można umówić się z dystrybutorem na przymiarkę tego sprzętu, więc najprościej jest przetestować wszystkie rodzaje dla danego pacjenta, zobaczyć, który z nich najlepiej się sprawdzi. Jeżeli nie mamy po prostu pomysłu, pacjent się zgłasza po prostu z problemem, że ma opadającej stopy, nie wiemy nic więcej, możemy spróbować po prostu wszystkie te orteski sobie założyć i zobaczyć, w których najlepiej się to będzie sprawdzać, gdzie będzie najlepszy wzorzec chodu. Można się skonsultować z fizjoterapeutą, umówić się z fizjoterapeutą prowadzącym pacjenta. Natomiast jest taka możliwość, bo od boku prowadzimy możliwość przymiarki takich ortez, umówienia się na spotkanie, gdzie jesteśmy w stanie rodzaj tej ortezki dla Państwa dopasować. Tutaj dopasowanie. Jeżeli chodzi o dopasowanie, ortezy te już fizycznie, które
przychodzą do nas do sklepu dla danego pacjenta. One są produkowane rozmiarowo, co kilka rozmiarów buta i należy je dopasować indywidualnie już po pierwsze pod rozmiar danego pacjenta, a po drugie do obuwia, bo korzystając z ortezy węglowej, tutaj nie wygląda to w taki sposób jak zwykły podciąg, że możemy to sobie łatwo, szybko pomiędzy obuwiem przełożyć. Tak jak wspominałem, orteza węglowa jest najwyższym stopniem zaopatrzenia. Ortezę taką przede wszystkim należy stosować w obuwiu płaskim, sznurowanym, najlepiej w obuwiu, które tylko i wyłącznie w jednej parze obuwia przeznaczonego do tego, no bo najlepsze działanie mamy w połączeniu z kładką, gdzie w zależności od tego, czy mamy stabilny staw skokowy, czy nie, ale z wkładką, którą sobie bezpośrednio na tą ortezkę nałożymy. Tam kolega właśnie pytał o sposób przycinania. Przycinamy zwykłymi nożeczkami, ponieważ to, co znajduje się na zewnątrz tej części węglowej, to jest po prostu zwykła guma, którą można dociąć nawet nożyczkami biurowymi i pacjent może to zrobić nawet we własnym zakresie, to nie jest nic trudnego. Przycinamy od przodu, zaczynamy od ustalenia rozmiaru, jaki będzie nam potrzebny. Jeżeli mamy nadmiar tej gumy, przycinamy sobie od przodu, go usuwamy, a później przechodzimy do dopasowania już do indywidualnego, do danego typu butów, tak? No bo jeżeli mamy rozmiar 41, może być szerszy, węższy, w zależności od tego, jaki pacjent sobie rodzaj obuwia tutaj nosi. Najprościej jest to zrobić tak jak na załączonym tutaj slajdzie, wyciągając wkładkę z danego buta, obrysowując ją sobie na ortezie i później krok po kroku, centymetr po centymetrze ścinamy sobie boki tak długo, aż orteza zmieści się w bucie stabilnie, nie będzie latała lewo, prawo, przód, tył, więc po prostu ścinamy małymi kroczkami. Jeżeli okaże się, że orteza jest za szeroka, wtedy już trzeba się skontaktować z warsztatem ortopedycznym lub też bezpośrednio z którymś z warsztatów naszym w Otto Bocka, Kraków, Warszawa, Poznań, ponieważ trzeba użyć wtedy szlifierki, żeby ten nadmiar sobie zeszlifować i wtedy lepiej, żeby zrobił to już technik ortopeda. Natomiast jeżeli chodzi o takie dopasowanie do użytku codziennego, w większości przypadków jesteśmy w stanie wykonać to samodzielnie w domu, pamiętając tylko o tej zasadzie, że jeżeli orteza potrzebuje dopasowania na długość, tak, korekty rozmiaru na długość, zaczynamy od przodu i ścinamy sobie po wcześniejszym za sprawdzeniu tutaj z rozmiarem naszej kładki buta, którym to będziemy używać. Nie wiem, czy dostatecznie to... Tak, ważna rzecz jest taka, żeby piętę zostawić na sam koniec. Pamiętać o tym, żeby piętę docinać na samym końcu i mieć to z tyłu głowy, żeby nie rozpoczynać, dopasowując ortezę. W kwestii ukłonu, bo widzę, że też są jeszcze pytania. Szymon, piszesz, która z ortez, nie widzę, która z ortez najlepsza na szpotową stopę i jak skorygować ustawienie szpotowości w danej ortezie? Ha! Pytanie, z czego wynika ta szpotałość? Czy to jest już zaburzenie strukturalne, czy jest zaburzenie funkcjonalne, które możesz skorygować? Jeżeli jest funkcjonalne, no to możemy spróbować z wkładką w połączeniu z ortezą i z obuwiem odpowiednim, plus pasek pronujący, aby dociągnąć stopę w cudzysłowie i łuk podłużny do wkładki. Indywidualne jeszcze, jeżeli to jest możliwe, że to jest strukturalne, no to nie wiem, czy łokon będzie najlepszym kierunkiem, żeby pójść z pacjentem. To jest moje jakby osobiste takie doświadczenie, zdanie. Nie zawsze jest wskazaniem, żeby przy szpotowości zastosować łokona. Często to się mija z celem. I pytanie kolejne jest, co ze skrótem kończyny, na przykład 2 cm skrót, wyrównanie wkładką, ryzyko uciskiem i utraciem kostki. 100% się zgadzam. 100% się zgadzam. I przychodzi mi na myśl do głowy coś takiego, że możemy wtedy spróbować ponieważ łokony mają to do siebie, że ich szkielet, nie mówię to o podeszwie, tylko o tej części górnej, ma różne długości. Wtedy, żeby uniknąć tego ucisku, być może podczas testu warto było spróbować z rozmiarem większym i wtedy już podeszwę doszlifować indywidualnie do rozmiaru. Tak myślę w ten sposób. Dokładnie. Natomiast wielkość ramienia zależna jest od rozmiaru buta. Tak, i krawędzie, jeszcze Szymon pisze, że krawędzie mogą niszczyć obuwie od środka, więc 2-3 mm mniejsza. Zgadzam się. Jak najbardziej trzeba to wziąć pod uwagę, żeby
żeby, bo jakby mamy kubełek gdzieś tam od wnętrza obuwia, żeby ona nie przykrywała tego kubełka, tylko była troszeczkę bardziej we wnętrzu niego. I też należy bardzo dużą uwagę zwrócić na to, żeby część podeszwa nie przesuwała się w obuwiu. Też kluczem jest tu obuwie. Kluczem jest tu obuwie, jakie pacjent stosuje. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że zawsze namawiam pacjenta, żeby przyniósł wszystkie te rodzaje butów, które będzie nosił w najbliższym czasie i te, które są jego najbardziej ulubione. I w nich testujemy i staramy się próbować te ortezy. I sprawdzamy, czy to jest dobre obuwie. Tak. Aspiralna może pasować do pronacji, do supinacji. Znaczy spiralna, masz na myśli chyba tutaj łokompleksa. Łokompleks ma to do siebie, że jest najbardziej sprężysty, najbardziej dynamiczny. W fazie wymachu daje to nam możliwość rotowania zewnętrznego stopy. I to jest jakby klucz działania. Mniej trochę szpotawość, moim zdaniem. Bardziej rotacja zewnętrzna, wewnętrzna, ponieważ w fazie wymachu udarowca mamy stopa idzie nam do środka, a my chcemy, żeby szła na zewnątrz. Więc temu może służyć spiralna w odniesieniu do skrótu. Być może, nie wiem tego. Czasami warto to przetestować, spróbować z pacjentem, żeby wtedy się dowiedzieć, indywidualnie podejść. Po to prowadzimy możliwość przymierzenia. Są dostępne te przymiarkowe sety, są dostępne bezpośrednio u nas, są dostępne u naszych dystrybutorów w terenie, żeby przetestować w przypadku danego pacjenta wszelkie możliwe rozwiązania, spróbować z kładką, spróbować z kładką seryjną. Wtedy na żywo najlepiej jesteśmy w stanie ocenić, co jeszcze można w danym przypadku zrobić, tak? No bo jakby katalogowo tutaj możemy powiedzieć, że walk on reaction będzie najsztywniejszy, najbardziej odpowiedni w danym przypadku, ale może się okazać, że życie to zweryfikuje i po prostu ta orteza i tak nie będzie dla pacjenta komfortowa. Także najlepiej jest to jednak przetestować. Natomiast te ortezy dają największy poziom komfortu, tak, dla pacjenta w życiu codziennym, jeżeli mamy właśnie problem stopy opadającej, przede wszystkim też urazowy, tak, z urazem nerwu, gdzie nie mamy tutaj rokowań na jakąś poprawę i ten pacjent będzie z tym problemem borykał się już do końca życia, warto rozważyć tego rodzaju zaopatrzenie, ponieważ no ono podniesie jego komfort życia diametralnie, a nie jest to też wbrew pozorom rozwiązanie drogie, ponieważ tutaj ceny oscylują w granicy 1300-1400 zł, są to ceny detaliczne takiej ortezy, a mamy też możliwość rozliczenia wniosku NFZ na tą ortezę, więc jakby reasumując, koszt usprawnienia swojego życia codziennego oscyluje w granicy 1000 zł. Niektórzy z nas mają telefony dwa razy droższe, które wymieniają co półtora, co sezon. Więc tutaj ten mit też chciałbym obalić. Nie bać się, testować, sprawdzać. Będą Państwo zadowoleni. Zwłaszcza, że jest ku temu możliwość. Dokładnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ortezy oddziaływujące na pacjenta, na problem opadającej stopy bezpośrednio poprzez działanie na staw lub też poprzez działanie przez obuwie, tak? Tak jak wspominałem, najprostsze rozwiązanie go on, później ortezy, które oddziaływują nam na pacjenta, na problem, czyli maleoneureksa, AFO nasze i ortezy węglowe. Natomiast tytułem też wstępu, tak, bo wiem, że Piotr jest zaplanowany odcinek na temat rozwiązania jeszcze jednego, jak w przypadku opadającej stopy możemy zastosować, także ja tylko o nim wspominam, jest to elektrostymulacja. Tak? I tutaj oddziałujemy na pacjenta, ale nie poprzez działanie stricte na jego staw skokowy, tylko poprzez działanie na jego mięśnie, na mięśnie, które pacjent ma osłabione. Co jest tylko istotne w
tym przypadku musimy mieć zachowane przewodnictwo nerwowe, tak żeby elektrostymulacja mogła mieć szansę powodzenia. Natomiast jest to bardzo ciekawy temat, o którym kolega będzie opowiadał w jednym z kolejnych odcinków. Tego typu zaopatrzenie w przypadku opadającej stopy jest najbardziej komfortowe w sensie użytkowym dla pacjenta, gdyż tutaj nie ma problemów jakiejś ortezy, którą wpychamy do buta, nic nie obciera. To urządzenie działa na zasadzie elektrostymulacji, czyli impulsów elektrycznych, które pobudzają mięśnie do pracy, mięśnie, które pacjent ma po prostu osłabione, ale więcej na ten temat w kolejnym odcinku. 30 będzie spotkanie, to jest bodajże piątek chyba, czy czwartek. Też planujemy właśnie tego dnia spotkania z UFES-u, także śledźcie też Państwo swoje maile, skrzynki mailowe i Facebooka i tam będą na wszystkie informacje na ten temat. Czy jeszcze są jakieś pytania? Można włączyć teraz mikrofon, jeżeli ktoś ma chęć. Można do nas pomachać jeszcze, ktoś włączy wideo, bądź napisać na czacie, zadać pytanie, jakiekolwiek się urodziły w trakcie tego spotkania. Dzięki Szymon za to, że podzieliłeś się swoimi refleksjami na czacie. Bardzo cenne uwagi. Miło, dziękujemy, doceniamy. Ktoś z Państwa chciałby dodać jakąś uwagę? Widzę, że Szymon chyba coś jeszcze pisze. Proszę. Miło. Dziękuję. Stopa opadająca, pokrótce. Oczywiście w sposób uproszczony. Moglibyśmy wejść w szczegóły anatomiczne, biomechaniczne. Staraliśmy się, i z tego co zauważyłem, kolega Kamil starał się przekazać Wam wiedzę w miarę prosty sposób i zrozumiały. Jeżeli będziecie chcieli poznać te ortezy, działania trochę z innej strony, czy pod kątem anatomii, czy biomechaniki, służymy pomocą, możemy zrobić jakieś spotkanie specjalnie dla Was odnośnie łokonów i tylko i wyłącznie łokonów i ich wpływu na ciało człowieka, bo to jest też ciekawy temat. Analizie chodu, jak to wygląda w poszczególnych fazach chodu, jak zachowuje się łokon. Temat bardzo obszerny. Piszcie do nas, można napisać na czacie, czy chcecie takie spotkanie, możemy to zrobić indywidualnie, możemy to zrobić na forum, tak żeby każdy mógł z tego skorzystać. W planach poniedziałek, wtorek mamy spotkania. Również w przyszłym tygodniu będzie bark i omoneureksa, zaopatrzenie stawu ramiennego u osób po udarze. Przypomnienie dla niektórych być może nowy temat, czyli jak zabezpieczyć pacjenta i jego bark, jakie są możliwości, jak ta orteza działa. I przepraszam, to będzie w czwartek, a w poniedziałek będziemy mówili, co to jest camber. Co to jest camber i jak to się ma do wózka manualnego i co to jest, jak to działa, jaki to ma wpływ na życie użytkownika wózka. Także to są najbliższe tematy, o których będziemy rozmawiać. Jeżeli macie pomysły na kolejne, to też śmiało do nas piszcie, czy na Facebooku, czy tutaj na czacie, czy tak czekamy. Czy jeszcze jakieś uwagi mamy? Kamil, coś chciałbyś dodać? Mamy wszystko. Tak jak powiedziałem, starałem się po prostu przedstawić problem prosto, bardziej pod kątem tych pacjentów, umieszczenia naszego materiału na Facebooku, aby każdy z Państwa mógł sobie po prostu to obejrzeć i zastanowić się, które z tutaj z naszych rozwiązań można sobie spróbować zastosować, które chciałby przetestować. Także jeżeli tutaj Państwo potrzebują jakiejś pomocy, zachęcamy do kontaktu, są jeszcze jakieś pytania, chętnie odpowiemy. Podsumowując, pamiętajcie Państwo, że każda z tych ortez jest refundowana, można ją wykorzystać w ramach limitu NFZ-u, zaopatrzyć pacjenta, ceny są przystępne, także jeśli macie chęć i czas spróbować tę ortezę, to zapraszamy do naszych punktów dystrybucyjnych w całej Polsce, naszych klientów, którzy z nami pracują, można się bezpośrednio z nami kontaktować. Dziękujemy za dzisiaj. Było bardzo nam miło, że jesteście z nami, za tą frekwencję, za pytania na czacie. To jest bardzo cenne. Widzimy się już w najbliższy poniedziałek, gdzie będzie okolicie camber w wózku manualnym. Pozdrowienia i do usłyszenia. Dzięki Kamil za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Miłego weekendu.